Ci od teleskopu James Webb to mają Webb. Proszę Państwa, cały internet DUDNI w ostatnim czasie. Mamy tutaj mnóstwo materiałów, na przykład na YouTube, dotyczących pierwszych zdjęć z teleskopu James Webb. Noż pięknie, pięknie zachwyt i tak dalej, no, niesamowite rzeczy, nagłośniona pompa, wszystko, nie? Zobaczcie, no coś pięknego, prawda? Takie rzeczy i to wyobraźcie sobie, że to są zdjęcia, które no tam przeczytamy sobie w różnych, w różnych informacjach na ten temat, że zdjęcia przedstawiające Galaktyki odległe o miliardy lat świetlnych od Ziemi. Mają rozmach skurwisy. No, powiem szczerze, że naprawdę robi wrażenie, nie. Zobaczcie. Fajne, nie. No i pytanie teraz. No i co w związku z tym? No bo to są zdjęcia, tak? Zdjęcia. I co te zdjęcia? Mają wspólnego z naszym życiem tutaj, to tak powiem? A to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. No, pozwolicie oczywiście, że ja zadam takie pytanie, no bo wiecie, ja to taki jestem, mały skurwysynek, co nie będzie się zachwycał takimi rzeczami, no bo wtedy za dużo było tych, co się zachwycają. Muszą też być ci, którzy są realistami i się tak zastanawiają, czym się tutaj ta cała reszta podnieca. Rzekomo wysłano jakieś urządzenie, gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną, które robi zdjęcia za pomocą podczerwieni, jeżeli się nie mylę, no i potem takie obrazki są gdzieś tam z tego wszystkiego uzyskiwane. No i to, co rzekomo uchwycono miliardy lat świetlnych od nas, ma w jakiś sposób. Być dla nas użyteczne. Aha! Ale pomijając już tą zagadkową użyteczność dla naszego życia i dla, te, dla tych problemów, które wszystkie są na Ziemi, to są tylko obrazki kolorowe obrazki cała masa kolorowych obrazków, którymi wszyscy się podniecają. Ale dlaczego? Przecież na przykład jak sobie wejdziecie na taką stronę, w której można sobie pobrać fajne kolorowe tapety na komputer, też mamy fajne obrazki, nie? Czym się różnią te obrazki od tych obrazków, na przykład. Od tych obrazków. Od tych. Czym się różnią? Wiecie czym? Tym, że te obrazki są na tej stronie, na stronie, która gromadzi różne tapety. I każdy wie, że te obrazki to są po prostu fejki. Bo, bo jak wchodzisz na tą stronę, to wiesz, że masz do czynienia po prostu z jakimś tam obrazem stworzonym przez grafików komputerowych przez, przez różnych tak naprawdę ludzi. I wiesz, że taki obrazek, fantastyczny, ładnie wyglądający, z ładnymi kolorami, możesz sobie pobrać na twój komputer i mieć fajną tapetę, prawda? No czy nie wygląda to pięknie, ale każdy wie, że to są fejki, prawda? No bo raczej nikt chyba by nie uwierzył, że to jest prawdziwe. Ciężko by było rozróżnić, nie? No. Ale gdy chodzi w grę już. Taki obrazek, i ten obrazek jest na oficjalnej stronie NASA, no to nikt by nawet nie śmiał pomyśleć, że to może być fake. No nawet nie mówcie tego słowa. No bo przecież za tym obrazkiem stoi cała opowieść oczywiście o teleskopie, który został wysłany, który kosztował bardzo dużo pieniążków, i oni nie mogliby kłamać, i to jest tak naprawdę najprawdziwszy obrazek, i on przedstawia prawdę. Natomiast wiadomo, że te obrazki to są tapety i one są nieprawdziwe, mimo że tak naprawdę są bardzo podobne do, do tego obrazka, w sensie takim, że no też wyglądają niezbyt wiarygodnie. Nie? To znaczy, nasze oko jest przyzwyczajone do, do tysięcy obrazków, którym jest bombardowane każdego dnia. No ale, wiecie, tak, patrząc realistycznie na to wszystko, to nie jesteśmy w stanie odróżnić. Dlaczego nie jesteśmy w stanie odróżnić? Ponieważ to są rzeczy opisywane i pokazywane, które nie są dla nas dostępne ani przez nas weryfikowane. E, oczywiście każdy astronom amator jest w stanie zrobić ciekawe zdjęcia nieba i one naprawdę, niektóre z tych zdjęć są, są naprawdę powalające. I to trzeba, trzeba przyznać. Ale mając do czynienia z wieloma zdjęciami, na przykład tymi nie jesteśmy w stanie nadać im wiarygodności w żaden możliwy sposób, ponieważ te zdjęcia przedstawiają rzekome części tej rzeczywistości, która nie jest dla nas możliwa do zweryfikowania. Więc podniecanie się tego typu obrazkami, od razu mówię, bardzo ładny obrazek. Fajna tapeta by z tego była nadawanie temu jakiegoś znamiona. Osiągnięcia sukcesu i w ogóle podniecanie się tym, no to jest takie trochę, powiem szczerze, no bardzo, bardzo płytkie, nie? Oczywiście, jak ktoś lubi, to się może podniecać, czym chce. Ja tam w to nie wnikam, ale. Ale gdyby nie ta cała historyjka, gdyby nie to, że rozdmuchano te zdjęcia i ten cały projekt James Webb, to to, to zdjęcie prawdopodobnie mogłoby się znaleźć na liście z tymi zdjęciami i i nikt by, nikt by tak naprawdę żadnej różnicy się nie dopatrzył, bo, bo nikt by o tym nie wiedział. Gdyby nie ta historia związana z tym, nikt by tego zdjęcia tak naprawdę nie zauważył. A żadni youtuberzy by o tym nie nagrywali niczego. Ale ponieważ jest to kolejna jakaś sensacja rozdmuchana przez wszystkich, e, przez celebrytów i przez różnych tam. Medialnych ludzi, no to wiadomo, że większa część tych mniej wymagających rzuciła się na to i zaczęła to prezentować, i się tym wszystkim bardzo podniecać. Gdzie tak naprawdę dla zwykłego szerego człowieka jest to po prostu kolejna fotka, która może oznaczać wszystko, a równie dobrze nie oznaczając nic, ponieważ nie mamy żadnej możliwości, aby to zweryfikować i jakoś uwiarygodnić, no chyba, że posiadamy super ekstra drogi teleskop gdzieś tam w kosmosie, który też może robić zdjęcia odległych o kilka miliardów lat świetnych galaktyk.